chcieliśmy serdecznie Państwa zaprosić, a właściwie Wasze dzieci, pierwszaków, zaprosić do programu wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku. Jest to program przeznaczony, profilaktyczny program, przeznaczony dla dzieci, które zamieszkują miasto Opole. Jest to program profilaktyczny. Chcemy zwiększyć wykrywalność różnych nieprawidłowości właśnie w zakresie wzroku i słuchu. Jest to program finansowany z budżetu miasta Opola. Wszystkie informacje dotyczące rejestracji, szczegółów tego projektu będą umieszczone na plakatach, jak i potem już pod numerami telefonów. Rejestrować można się już telefonicznie i rozpoczynamy od części badania profilaktycznego słuchu. Także serdecznie zapraszamy do udziału w tym programie. Ważna informacja, że zapraszamy pierwszaków, mówię o dzieciach z pierwszej klasy szkoły podstawowej, mieszkańców Opola. I aktualni pierwszaki są zapraszani do 31 sierpnia, a od 1 września zapraszamy nowych pierwszaków, którzy rozpoczną rok szkolny 24-25. I kwestia hałasu, i kwestia właśnie nadmiaru całej elektroniki, która wymaga właśnie i obciąża wzrok, ale tu przede wszystkim chcemy jak gdyby zwiększyć tą wykrywalność tych ukrytych często w tym wieku wad, bo proszę pamiętać, że dziecko przechodzące do pierwszej klasy, zanim nauczyciel też zauważy pewne dysfunkcje, to musi też upłynąć trochę czasu, dlatego jak najszybsze to wykrycie też pomoże potem w funkcjonowaniu nawet tym szkolnym. Natomiast tu idea tego projektu jest taka, żeby w pierwszym roku, w tym roku, objąć ponad 400 dzieci, czyli to praktycznie to jest 1/3 populacji tego wieku i tak przez 3 lata byśmy byli w stanie przebadać praktycznie całą populację pierwszoklasistów. To jest bardzo ważne dlatego, żeby też te dane potem można było przeanalizować pod względem właśnie takim statystycznym, tak żeby móc ocenić stan zdrowia zarówno słuchu, jak i wad wzroku. Rodzice też będą mieli spotkania takie edukacyjne z zakresu higieny słuchu, jak i higieny wzroku, tak żeby móc zwrócić uwagę na funkcjonowanie swoich dzieci, ale i też będą proste informacje, będą spotkania w szkołach. Ten projekt też obejmuje te spotkania dla dzieci. Także żeby tutaj jak najbardziej też wdrożyć w tym wieku już pewne nawyki. Jeśli chodzi o badania słuchu, będą właśnie wykonane między innymi w takiej kabinie. Także naprawdę zakres tej diagnostyki będzie bardzo szeroki, taki, że będzie rzeczywiście można w pełni profilaktykę i wykrywanie tych wad słuchu tych maluchów, naszych pierwszaków absolutnie w sposób profesjonalny wykonać. Dziecko wchodzi do środka i ma podawane pewne dźwięki i musi po prostu reagować, w którym momencie, jeśli chodzi o wysokość tego dźwięku, tak naprawdę natężenie tego dźwięku i wtedy reaguje, że słyszy lub nie słyszy.